90 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia otrzyma Jan S., niesłusznie skazany za zabójstwo żony mieszkańca Augustowa. Taki wyrok ogłosił dziś suwalski sąd. Jan S. za krzywdy związane z niesłusznym skazaniem i 10-miesięcznym aresztowaniem żądał 185 tysięcy złotych. Wnioskował o 95 tysięcy złotych odszkodowania i 90 tysięcy zadośćuczynienia. Wyrok w sprawie ogłosił dziś sędzia Jacek Przygódzki, wiceprezes Sądu Okręgowego w Suwałkach. Sąd Okręgowy w Suwałkach w składzie to obecnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku Jana odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie na mocy artykułu 552 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Karnego punkt 1. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Jana kwotę 90 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania zastosowanego w sprawie 2K 70/07 z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku. W pozostałym zakresie wniosek oddala. Jak uzasadnił sąd, odszkodowanie w przypadku uniewinnienia wiąże się z wykonaniem kary, a taka sytuacja nie nastąpiła, bo kara nigdy nie była wykonana. Areszty był tylko środkiem zapobiegawczym, dlatego ten wniosek Jana S. sąd oddalił. Natomiast sąd uznał, że za 10 miesięcy niesłusznego aresztowania Janowi S. niewątpliwie należy się zadośćuczynienie. Z jednej strony sąd brał pod uwagę okres tego tymczasowego aresztowania, który, jak powiedziałem, trwał łącznie około 10 miesięcy. Z drugiej strony braliśmy pod uwagę cierpienia, których nie zawsze można przeliczyć na pieniądze, ale musieliśmy to jakoś ocenić, związane z dolegliwościami zarówno przebywania w tymczasowym areszcie, jak również całego odium tej sprawy. Nie należy bowiem zapominać, że stanął pod dosyć poważnym zarzutem zabójstwa bliskiej mu osoby, jak również usiłowania zabójstwa kolejnej osoby. Odium, jakie na nim tutaj ciążyło i również sam pan wnioskodawca mówił, że było to znane w okresie, kiedy przebywał w areszcie, z tego powodu był traktowany o wiele bardziej przez współwięźniów i przez inne osoby, bardziej surowo niż normalny i cierpienia z tym związane były o wiele bardziej poważne niż w stosunku, powiedzmy, do innych osób. Przypomnijmy, że żona Jana S., znana w Augustowie nauczycielka, zginęła 10 lat temu. Do śmierci kobiety doszło nocą w domu państwa S. Według oskarżonego do mieszkania weszli włamywacze, którzy go ogłuszyli. Kiedy się ocknął, znalazł ciało uduszonej żony. Z mieszkania miały zostać skradzione pieniądze. Policja nie znalazła jednak śladów włamania. Zarzut morderstwa postawiono mężowi. Mężczyzna był trzykrotnie uniewinniany, a wyrok uchylano. Za czwartym razem sąd okręgowy w Suwałkach skazał skarżonego na 15 lat więzienia. Wówczas mężczyzna trafił do aresztu na około 9 miesięcy. Jednak rok temu sąd apelacyjny zmienił wyrok i oskarżonego uniewinnił. Sąd uznał, że mężczyzna nie miał powodów, aby zabić małżonkę. Wyrok jest nieprawomocny. Jan S. nie stawił się dziś na sali rozpraw.